Dzień dobry, fotograficzny program Bez Nazwy, tym razem na żywo ze studia. Mamy tutaj zapowiadanego i oczekiwanego gościa, Tomasz Tomaszewski. Dzień dobry. No, to jest takie nazwisko, że mógłbym powiedzieć, przecież wszyscy wiecie, kim jest pan Tomek. Ale no, proszę tak powiedzieć, to zrobi mi to dużą przyjemność. Tak. Słuchajcie, jeden z najsłynniejszych fotografów, który rozsławił tą polską fotografię na świat, bo jednak to nie jest tylko i wyłącznie kraj. Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy my się spotkaliśmy, ale to lata temu. Ale to pewnie gdzieś będzie na poziomie Europejskiej Akademii Fotografii, gdzie razem mieliśmy przyjemność wykładać i uczyć tych samych studentów. Słuchajcie, naprawdę dużo można byłoby przedstawiać się, ale te najważniejsze rzeczy znajdziecie tak czy inaczej w internecie. Natomiast tutaj jest jedna wystawa tytułowana Podlasiem, ale nie będziemy się na niej skupiać. Chciałbym, abyśmy porozmawiali o sposobie pracy fotografa i to nie w takim kontekście właśnie zabawek, sprzętu i tak dalej, bo to w kółku jest gwałkowany temat, jesteśmy na imprezie targowej, w związku z czym porozmawiajmy o fotografii. Na przykładzie tych ostatnich projektów, które były realizowane, jak w ogóle fotograf zabiera się do zdjęć? Bo zazwyczaj to jest tak, większość ciągle ludzi myśli, robię zdjęcie, no to co, biorę aparat i idę robić zdjęcia. No właśnie, to jest dla mnie bardzo uderzające, że słuchając wypowiedzi wielu moich kolegów, niestety muszę powiedzieć, że to głównie przydarza mi się w naszym kraju, w Polsce. Ja ciągle słyszę, że koledzy wyjeżdżają na zdjęcia, robić zdjęcia. Rzadko słyszę, że jadą ilustrować jakiś problem, który ich intryguje. I rzadko, jeszcze rzadziej słyszę, że próbują dociec prawdy lub przynajmniej prawdopodobieństwa. Raczej jadą po to, żeby wykonać jakieś fotografie, zdjęcia. Czyli krótko rzecz ujmując, interesuje ich bardziej obrazek. No, trudno jest nawet mi powiedzieć, co ich interesuje. Może tu chodzi o zaspokojenie głównie własnej, wie pan, próżności czy ego. Wytworzenie kolejnego obrazu. To jest dla mnie zadziwiające, no ale nie mogę, inaczej nie chcę i nie potrafię i to w ogóle nie jest moje zajęcie, żeby oceniać pracę innych. Mogę mówić tylko o sobie, czyli o czymś, na czym się trochę znam i co rozumiem. Dla mnie fotografia jest po prostu innym sposobem myślenia i używam jej do jakby wypowiedzi na dany temat. Żeby, wie pan, móc się wypowiedzieć, to trzeba ten temat rozpoznać. Innymi słowy mówiąc, to co jest naprawdę wartościowe i ciekawe, to tylko to, co jest pogłębione. Więc ja nie akceptuję, wie pan, zleceń czy pomysłów, które trwają jeden dzień, bo wiem, że ja zaledwie dotknę powierzchni i nie będę w stanie zaoferować niczego, co pozwoli mi urosnąć we własnych oczach, wie pan. Raczej staram się poświęcać czas na materiały, które trwają miesiące, a nawet lata i w tym upatruję, szczególnie w dzisiejszych czasach, pewną szansę dla nas. Świat został odczarowany w dużej części przez fotografię i dzisiaj jej funkcja polega na zupełnie czymś innym niż jeszcze 15, już nie mówiąc o tym 30 lat temu, kiedy nas fascynowały obrazy pokazujące sytuacje, z którymi wcześniej człowiek nie miał w ogóle związku, bo nie miał środków, odwagi, możliwości, żeby dotrzeć w te miejsca i my odkrywaliśmy fenomen, wie pan, planety, na której żyjemy, poprzez właśnie obrazy, poprzez zdjęcia. To była pewna namiastka i forma przeniesienia się w inne miejsce, ale równocześnie tam nie będąc. No właśnie. Różnica jeszcze między podejściem do fotografii dawniej, a dzisiaj polegała na tym, że my w dawnych czasach traktowaliśmy fotografię jak artefakt, czyli przedmiot wykonany ze świadomością, intencjonalnie, po to, żeby czemuś on służył, jakiejś wartości, wie pan, wyższej. To przypomina myśl sformułowaną już, wie pan, przez Kanta, który powiedział, że wystarczy, że w rozgrzebanym wrzosowisku znajdziemy ostrugany pieniek i natychmiast w nim dostrzeżemy, zobaczymy w nim prehistoryczne narzędzie do wykonywania jakiejś, wie pan, czynności. Tak traktowano fotografię. Ilekroć ona się pojawiała w przestrzeni publicznej, to
my intuicyjnie wiedzieliśmy, że ona została wykonana przez człowieka przygotowanego do tego, który zbliżył się do tej tajemnicy, przez człowieka, który reprezentował wiarygodność, został sprawdzony i dopiero po pewnym czasie dopuszczony do tej przestrzeni publicznej. Dzisiaj nie mamy takich narzędzi, które separują zdjęcia, które powstały bezrefleksyjnie, zostały zrobione przez ludzi nieprzygotowanych w ogóle do tego, dzięki temu, że dano nam do ręki sprzęt, do którego wystarczy włożyć baterię, żeby wygenerować obraz technicznie nienaganny. No tak, to, ale to jest obraz tylko, do którego, no, użyję słowa może niefortunnego, ale nie można się przyczepić, ale tylko od techniki. No, te, czy ten obraz coś mówi? No właśnie, dość, wie pan, dość spory procent przestrzeni publicznej, szczególnie przestrzeni internetowej, wypełniają zdjęcia, które nie zawierają żadnej intrygującej treści. To jest, ja tu bardzo często właśnie spotykam się z takim stwierdzeniem, no robię te zdjęcia, mam już ich tysiące, no ale one są takie, no właśnie, nijakie, no nie są dobre. I to co ustawić w aparacie, żeby to zdjęcie było dobre? W aparacie wystarczy ustawić literkę P, czyli powierzyć tylko, żeby było zdjęcie dobre, nie da się ustawić w aparacie. I to jest chyba, mi się wydaje, że to jest bardziej kwestia właśnie nie jakby oderwania się od tej technologii, oderwania się od aparatu i zrozumienia, czym w zasadzie jest fotografia, jest obraz fotograficzny. Oczywiście, no wie pan, jest wiele definicji, które określają, czym jest dobre zdjęcie. Ja mam swoją i wydaje mnie po tych latach spędzonych, wie pan, na analizowaniu tej tajemnicy, którą jest ciągle fotografia, uważam, że dobra fotografia musi się składać przynajmniej, wie pan, zawierać cztery elementy. Jeśli zawiera wszystkie, to jest po prostu prawie gwarantowane, że można ją będzie nazwać dobrą. To się bardzo rzadko udaje i dlatego mnie ciągle ta fotografia tak bardzo fascynuje, żeby nie powiedzieć wręcz podnieca, bo jest to niezwykle trudne wyzwanie. Te elementy, o których ja myślę, które tworzą ten dobry, ciekawy obraz, to przede wszystkim fotografia musi nieść ciekawą treść, która zadowoli, wie pan, mój intelekt. Puste zdjęcie, które jest tylko doświadczeniem wizualnym, nie przekona mnie, ono nie zostawi we mnie żadnego osadu. Więc oprócz, wie pan, pożywki dla mojego oka, ja muszę dostać pożywkę dla mojego umysłu, rozumu. Czyli fotografia musi nieść interesującą, najchętniej intrygującą treść. Drugi element, który dla mnie jest absolutnie niezbywalny, to to, że fotografia musi reprezentować emocje. I tutaj, mówiąc o emocjach, ja myślę o dwóch rzeczach. Albo emocjach, które udało się fotografowi pokazać, czyli sfotografować te emocje, albo też włożyć emocje swoje, które przeżywał, kiedy wykonywał to zdjęcie. To również jest wyczuwalne na fotografii. Nawet pozbawionej tych jakby emocjonalnych wydarzeń w obiekcie, czy w przedmiocie, czy w człowieku, który został sfotografowany. Trzeci element to w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że fotografia musi być pewną wizualną, estetyczną tajemnicą. Innymi słowy, ona powinna przestać walczyć o to, żeby jak najwięcej pokazać. Stąd wydaje mi się, wie pan, paradoksalne i niezrozumiałe to dążenie, ta pogoń za ilością pikseli wkładanych zresztą w tę samą matrycę o niezmiennej powierzchni. Ludzie, nie wiem z jakiego powodu, chcą, żeby odwzorowywać z nieprawdopodobną dokładnością każdy szczegół. Jeśli ja dostaję zdjęcie, które mogę w ułamku sekundy zrozumieć całkowicie, to mnie kompletnie nie przejmuje. Jeśli ja dostaję pewną tajemnicę, wystarczy, że zresztą, żeby coś było sekretem, żeby nabrało natychmiast dodatkowej wartości. I to mnie natychmiast bardziej, wie pan, podnieci niż zdjęcie oczywiste. No, ale tu dochodzimy do czegoś takiego, gdzie
obraz zadaje pytania, tak? Czyli znaczy te pytania jakby no właśnie, generuje powstawanie pytań. No musi prowadzić do jakiejś refleksji. On nie może być obrazem obojętnym, opartym tylko, wie pan, na wizualnej przyjemności. I jest jeszcze czwarty element, a mianowicie to wszystko, o czym wcześniej powiedziałem, musi być zamknięte w absolutnie perfekcyjnej formie. O czym zresztą, wie pan, w 1952 roku napisał Bresson, kiedy wydał ten swój słynny Decisive Moment, książkę, która symultanicznie, jednocześnie tego samego dnia pojawiła się w Paryżu i pojawiła się w Nowym Jorku. To nie jest stwierdzenie, które on wymyślił, ten moment decydujący. To jest cytat. No, to jest dłuższa historia. No tak, dłuższa, fantastyczna i moim zdaniem ciągle bardzo wartościowa, mimo że zaangażowanych są tysiące ludzi młodych, którzy próbują to skompromitować, tę ideę uprzywilejowanego momentu. Nie rozumiem tego. Być może to wynika z tego, że ta idea stawia poprzeczkę bardzo wysoko. My jesteśmy leniwcami i bardzo niewielu potrafi w ogóle zbliżyć się do tego poziomu. Ludzie boją się, wie pan, słowa ekskluzywność, wyjątkowość. Jesteśmy wszystko uczeni. Wszystko powinno być dla wszystkich. No właśnie, tak jesteśmy uczeni w tych środkach masowego przekazu, wie pan, rzeczy odwrotnej, żeby to było popularne, czytelne dla każdego. Ale ja uważam, że pewne rzeczy, a wręcz jestem przekonany, że rzeczy najlepsze, które świat nam zaoferował, były możliwe tylko dlatego, że były ekskluzywne. Że pojawił się człowiek o nadzwyczajnych, wie pan, umiejętnościach, żeby nie powiedzieć o talencie. Ktoś absolutnie wyjątkowy. Ktoś przy kim, wie pan, stwórca był osobiście podczas narodzin i dał mu, wie pan, ten przywilej. I powinniśmy się z tego cieszyć. Proszę sobie wyobrazić, co to byłoby, gdyby każdy potrafił zrobić zdjęcie tak dobre, żeby dostać nagrodę Pulitzera. No, wtedy trzeba byłoby... Stałoby się to codziennością, nie byłoby w tym nic wyjątkowego. No właśnie, i wtedy powinniśmy natychmiast zmienić, wie pan, ten zawód i zająć się dzierganiem na drutach. No ale to tak jakby każdy robił doskonałe jedzenie, nie mielibyśmy wspaniałych szefów kuchni i super restauracji. Otóż właśnie, należy się cieszyć z tego, że tylko niektórzy wśród nas są wyposażeni w ten nadzwyczajny talent po prostu. To jest fantastyczne moim zdaniem. I trzeba jakby za wzorce brać przykłady tych najlepszych. Ja przeżyłem w zeszłym roku coś nadzwyczajnego, czym żyję właściwie do tej pory. Coś, co było dla mnie potrzebne na tyle, że dążyłem do tego. W końcu wsiadłem w samochód i wysiadłem, wie pan, we Florencji i poszedłem do Galerii Uffizi, gdzie się skonfrontowałem po prostu z geniuszem ludzkim. Tam nie ma niczego, co by pan nazwał inaczej niż fenomen, wie pan. I natychmiast uzmysłowiłem sobie, gdzie jest moje miejsce. Uzmysłowiłem sobie to na przykład, że liczą się rzeczy tylko najlepsze, że to tylko ma szansę, żeby w ogóle przetrwać. Że nie ma sensu zajmować się byle czym, że poprzeczkę trzeba sobie stawiać maksymalnie dużo, wysoko. No tak, ale to wymaga wysiłku, to wymaga przygotowania, a to jest dokładnie odwrotny kierunek niż do czego namawia nas jako otoczenie. Jako kobieta dojrzała mogę panu zdradzić tajemnicę, którą udało mi się rozszyfrować, że praca męczy najmniej. Więc polecam, wie pan, polecam tego typu jakby, wie pan, postawę w stosunku jakby do nas samych. Choć, wie pan, to gwarantuje panu pewien komfort psychiczny, bo jeśli nawet pan nie osiągnie tego poziomu, który sobie pan wyznaczył, bardzo wysokiego, to nie będzie pan czuł egzystencjalnego bólu, jeśli pan nie przekroczy tego poziomu, bo zawsze sobie może pan powiedzieć excuse me, ale ta poprzeczka była tak wysoka, że była po prostu nie do przeskoczenia. Jeśli postawi A to może lepiej sobie wyznaczyć poprzeczkę taką, którą da się przeskoczyć. Proszę pana, każdy ma to, na co zasługuje. Mówię o sobie, mnie by to nie satysfakcjonowało. No tak. Interesują mnie rzeczy absolutne, ostateczne i najlepsze.
byle czym nie chce się zajmować i nie chce się też specjalizować w byle czym. Dlatego fascynuje mnie ta fotografia, ponieważ ciągle jest ona wielką tajemnicą nierozszyfrowaną. Jeśli ktoś jest w stanie w sprawie fotografii sformułować zdanie ostateczne, do którego ma stuprocentową pewność, to według mnie ujawnia tylko brak samowiedzy, że nic na ten temat nie wie. To jest młodziusieńkie medium, 170 kilka lat. My nie mamy pojęcia, na czym to polega, a szczególnie fotografia cyfrowa. To jest wielkie nadużycie, że my używamy słowa fotografia do określenia tego, co robimy. No przecież fotografia polegała na ciągłym zapisie, a to, co my robimy, używając matryc, to jest zapis kodowany, składający się z pojedynczych punktów, obraz, który nigdy nie powstaje, a jeśli już w ogóle na samym końcu coś widzimy, to jest to wynik algorytmu matematycznego, który układa nam te piksele w pewnym porządku. Ale jest wiele algorytmów. Jeśli pan używa programu Lightroom i otworzy pan ten swój plik w RAW-ie w tym programie i za chwilę otworzy pan w innym, to dostanie pan inny obraz. No właśnie. Pytanie, czy słowo fotografia wymaga takiego oznaczania poprzez jakby tą technikę? Fotografia analogowa, fotografia cyfrowa. Przecież obraz można utworzyć dalej fotograficzny na wiele więcej sposobów. Naturalnie i wie pan, ja nie potrafię mówić o technice, wie pan, nie chcę powiedzieć, że to obraża mi mój umysł, ale nie chciałbym się poświęcać temu, no, ale czy to nie razi pana? Tak, takie właśnie, proszę pana, takie stygmaty. Razi, ale jest to rodzaj, wie pan, dyskomfortu, z którym daję sobie radę. Natomiast jest wiele innych rzeczy, które wywołują u mnie znacznie poważniejszy ból. Śmierć 149 osób zabitych przez szaleńca. Z tym sobie nie potrafię dać rady, wie pan. To, że jednym, wie pan, z kandydatów na prezydenta naszego kraju jest cyniczny, wie pan, Hochstapler, też sobie z tym nie potrafię dać rady. Dlaczego to coś takiego akceptujemy? Dlaczego udaje się takiemu człowiekowi nabrać setki młodych ludzi, prawda, oszukać ich? No ale no, to są takie czasy, w których... Znaczy, ja nie chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy są nowością, bo takie rzeczy się działy, tyle że przepływ informacji jest taki, że o tym wiemy. Wie pan, być może, że w tej kwestii się niewiele zmieniło, poza tym, że mamy narzędzia do badania tego i ujawniania tego. Ma pan rację, że chyba w tej kwestii od zarania dziejów jest ciągle tak samo. Ale to wywołuje u mnie, wie pan, pewien niepokój. Dawniej, mimo że to istniało, to tego typu ludzie i tego typu tandetne idee nie miały możliwości przebić się do przestrzeni publicznej. Widzi pan, dzisiaj w przestrzeni publicznej może pan przeczytać o nieskończonej ilości nowych idei. One są tworzone przez niewiarygodne osoby codziennie, w tysiącach. Ludzie nie rozumieją, że jest zasadnicza różnica między tworzeniem idei nie popartych żadnym dowodem empirycznym, a życiem teoretycznym. Dawniej ci hochsztaplerzy, czy ci niemądrzy, wie pan, nie mieli dostępu do przestrzeni publicznej. Jeśli zgadzam. Ja mówię o tym, że mnie denerwuje głupota, to mam na myśli pewną wulgarność duchową, z którą mam do czynienia. Że ja rzadko znajduję w przestrzeni publicznej obrazy, bo mówimy o fotografii, ale obrazy, które czynią mnie lepszym, mądrzejszym, dają mi pewien komfort, wie pan, sprawiają mi pewną przyjemność. Ja widzę rzeczy miałkie i powierzchowne. To wynika właśnie z tego, że fotografia przestała być zawodem. Ona się stała zajęciem i w związku z tym jest dostępna dla każdego i ludzie, jej funkcja jest dzisiaj zupełnie inna niż chwilę temu. No dobrze, bo do tego, co mówimy właśnie o takich osobach, nie wiem, czy to jest dobrze. Nie, to nie jest dobrze, ale przejdźmy w jakiś tam sposób płynnie, bo tu dostałem pytanie od jednego z naszych widzów tak na żywo i ono troszeczkę nawiązuje jakby do takiego podejścia, no słowo
czasami się pojawia właśnie oszustwo. Ale to może zacytuję to pytanie dosłownie. Panie Tomaszu, dlaczego tak dużo zdjęć odrzucono z WordPress Photo, czy ingerencja programów graficznych aż tak bardzo przekreśla wartość zdjęcia, kiedy również ingerowano przy wywoływaniu zdjęć analogowo? Pan jest osobą, która ma bardzo dużo do powiedzenia, zarówno jeżeli chodzi o właśnie te czasy, kiedy nie było tej cyfry tak zwanej, tak? Czyli były negatywy, były slajdy. No a teraz jednak te zdjęcia powstają w sposób z wykorzystaniem technik cyfrowych. No wokół WordPress Photo było dużo szumu rok temu, no, w tym roku to już burza. No ale w tym roku zdyskwalifikowano fotografię, która po prostu, wie pan, była nieuczciwa. No my mówimy o fotografii prasowej. Ale czy da się zdefiniować, ale już taki na współczesny sposób, uczciwość takiego zdjęcia? No musimy przede wszystkim zdecydować, o czym będziemy mówili, czy o kwestiach technicznych fotografii, czy o kwestiach merytorycznych. W tym wypadku mamy do czynienia z tą, z tym drugim problemem. No człowiek zrobił zdjęcie pokazujące seks w samochodzie, podpisał je nieprawdziwą lokalizacją i do tego jest to zdjęcie niewiarygodne. On sfotografował swojego kuzyna, którego poprosił o to. Wie pan, pamiętam znaczenie słowa seks. Wydaje mi się, że uprawianie go w samochodzie może być jakimś fascynującym pomysłem, ale czy miałby pan ochotę robić to przy zapalonym świetle? No musiałby pan być nadzwyczajnym łupkiem. Kwestia zapalonego światła pozostaje dyskusyjna, natomiast pytanie o widownię. Wie pan, być może są ludzie, którzy chcieliby to robić, wie pan, publicznie i pokazywać się, ale nie zajmujmy się nimi. Na szczęście wydaje mi się być to ciągle marginesem. Natomiast my mówimy o fotografii prasowej, a więc fotografii, która jest gwarancją jednego z naszych podstawowych praw. Prawa do bycia informowanym o realnym świecie, w którym żyjemy. Takie zdjęcie jest nieprawdziwe, no po prostu nieprawdziwe, więc powinno być zdyskwalifikowane. W zeszłym roku zdyskwalifikowano zdjęcie za to, że fotograf stworzył obraz renesansowy z sytuacji, w której światło, takiego światła po prostu nie mogło być. Ono nie mogło tam zaistnieć. Ja znam to miejsce. Wąskie uliczki w gazie są pełne kurzu i penetrowane są przez słońce mniej więcej w okresie 15 minut, kiedy słońce stoi w zenicie. Po południu to słońce nigdy tam się nie dostaje, ponieważ to są wąziusieńkie uliczki. Jest filtr w aplikacji Lightroom, który można użyć i stworzyć efekt Caravaggio i to zostało zrobione. To jest niedopuszczalne w fotografii prasowej, ponieważ fotografia prasowa nie zajmuje się ilustracją tego, co fotograf ma w głowie, czyli nie pokazuje tego, jak świat chciałbym widzieć, tylko pokazuje świat, jak on naprawdę wygląda. Jeśli to zdjęcie trafiłoby na łamy magazynu o sztuce, gdzie się pokazuje fotografie ilustrujące to, co fotograf ma w głowie niesie, to mnie by to w ogóle nie przeszkadzało, ale kontekst pozwala mi zrozumieć treść zdjęcia. Wie pan, treść zależy od kontekstu, tak samo słowa, znaczenie zależy od kontekstu. Czyli inaczej patrzy pan na zdjęcie, które jest opublikowane na stronie Gazety Codziennej, inaczej patrzy pan na tę samą fotografię, jeśli ona wisi w mieszczańskiej galerii oprawiona w paszportu i ramę za szkłem, a jeszcze inaczej będzie traktował pan to samo zdjęcie, kiedy zobaczy je pan w archiwum policyjnym. Trzy konteksty, oczywiście, trzy różne znaczenia tego samego obrazu. WordPress Photo nie zajmuje się fotografią artystyczną, tylko prasową i trzeba wykazać minimum pokory, co nie oznacza, że nie należy takiego zdjęcia dotknąć w aplikacji typu Lightroom czy Photoshop, ponieważ zdjęcie pochodzące z matrycy, mimo najdoskonalszych technik, jakie już dzisiaj stworzono, praktycznie nie nadaje się do oglądania. Jest ono płaskie, dalekie od tego, co zarejestrował pański umysł, prawda? Jest nieostre, bo no, nie może być, to jest czysta fotograf sam fizyka. Wyznacza tą granicę.
Tak. I to pytanie pana, za które dziękuję przy okazji, odnosi się do tych minimalnych ruchów ustawienia punktu bieli, czerni, delikatnego skontrastowania. Wszystko to ma być robione na całym zdjęciu i wyostrzenia. Wszystkie pozostałe dodatki czynią tę fotografię odmienną od tego, co oko rejestrowało, a właściwie pański umysł, i nadają się do prywatnych projektów, książek, długoterminowych projektów, ale nie nadają się do kontekstu dziennikarskiego. Jasne. I tutaj jakby mi jakoś tak automatycznie przychodzi pytanie, bo przy okazji byśmy wrócili do pańskich projektów, właśnie tych ostatnich. Jak to wygląda od takiej, jeżeli możemy poprosić o zdradzenie widzom, tej kuchni? Bo to są projekty długoterminowe. Na tych zdjęciach, przecież to nie jest tak, że po prostu idziemy na spacer, czy to właśnie wychodzimy na zdjęcia i nagle się pojawia ktoś, kto pływa tu albo jest tam. To są wszystko rzeczy umówione w jakiś sposób. Proszę pana, zacznę od takiej myśli, że nic nie jest nudne pod warunkiem, że będzie się pan czemuś przyglądał wystarczająco długo. Moja praca polega na tym, że ja się gdzieś pojawiam w miejscu, które ma czemuś służyć. Powiedzmy, ja w tej chwili robię historię o Góralszczyźnie i wiem, że jednym z zawodów, które ich reprezentuje, jest kowalstwo artystyczne. Więc rozmawiam i szukam najlepszego kowala, ponieważ chcę, żeby ten właśnie najlepszy symbolicznie reprezentował góralskie kowalstwo. Idę do niego i pytam się, kiedy on będzie kuł. Czyli ja nie mówię, czy mógłby pan coś wykuć dla mnie, tylko pytam się, kiedy on ma zamiar uruchomić ten swój piec. I on mi mówi, jutro zaczynamy od godziny 11. Ja się pojawiam o 8 rano i przyglądam się spokojnie, wypalam papierosa, zjadam, wie pan, jajecznicę, którą on przygotowuje dla siebie. Ukradkiem lubię jeść, więc korzystam z tego. Nie ukrywam też, że się pojawiają jakieś, wie pan, elementy metafizyczne w postaci płynu zabarwionego lub przezroczystego, co od razu zmienia atmosferę. Wypalamy ze 3 luleczki, jest cudownie. I o godzinie 1 dopiero rozpalają ognisko. Ja jestem przy nich, ja ich fotografuję i czekam na ten metafizyczny, uprzywilejowany moment, który reprezentuje tę ideę kowalstwa w najbardziej symboliczny sposób, uniwersalny. Ale to de facto walczymy o jeden obraz. Absolutnie. I wracamy do tej idei momentu decydującego, który mówi o tym, że w każdej sytuacji, która ma ciąg czasowy, jest tylko jeden taki moment, w którym te wszystkie elementy składają się w cudowną harmonię. I ja czekam, czasami stwórca jest dla mnie łaskawy i pozwala mi dostrzec to, co więcej, wyegzekwować, zdążyć, czasami nie. Ale nie mam pretensji do stwórcy, bardzo go lubię i generalnie lubię ten świat. Wydaje mi się, że ja biorę, wie pan, udział w jakimś fenomenalnym cudzie, no dobrze się czuję. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, i tu mam zastrzeżenia do stwórcy, że nie dopilnował starzenia się. No tutaj, wie pan, jakby mam pewne, tak, wie pan... Nie ma świata idealnego. No właśnie. A tak z ciekawości. Wie pan, przepraszam, niech pan zdejmie tę... Niech pan zdejmie, to może panu będzie łatwiej zrobić. Tu chodzi o to, że bez dekielka się lepiej fotografuje. Natomiast, bo bohaterami tych zdjęć no, zazwyczaj są ludzie, albo to, co tak naprawdę z człowiekiem jest związane. Ale biorąc pod uwagę własne doświadczenie i wiele zrealizowanych projektów, takich długoterminowych, czy często zdarza się, że pomimo no, takiej charyzmy i takiego podejścia, jakie pan ma, mi się wydaje, że nie powinno się zdać, żeby ktoś odmówił. Ale czy zdarzyło się, że ktoś nie chciał współpracować, powiedział, że nie kategorycznie i nie dało się takiej osoby przekonać? Wie pan, może to zabrzmi arogancko, wie pan, czy niewiarygodnie, ale nie. Wie pan, to mnie chyba równie fascynuje, jak, wie pan, wykonanie samego zdjęcia, jakby sposób dochodzenia i uzyskiwania zgody człowieka, żeby być przy nim przez dłuższy czas.
wie pan, to podejście i takie rozprucie go nożem, wie pan, delikatnie, zajrzenie do środka, przyjrzenie się, jaka tajemnica tam w nim tkwi, zaszycie go z powrotem i cały czas, wie pan, niezmiennie z tym uśmiechem na jego twarzy, jest dla mnie fantastycznym wyzwaniem. I powiem panu, że to, co mi mówią ludzie, którzy mnie najbardziej właściwie fascynują, czyli ludzie zwykli, prości, jest fenomenalnym doświadczeniem, nawet ciekawszym niż rozmowy z super wykształconymi, wie pan, osobami. Te, wśród tych też znalazłem ludzi nudnych, którzy opowiadają, gadają za dużo. Jeśli ja potrzebuję tej syntetycznej, najwspanialszej myśli, to sięgam po prostu do literatury. I na to też bym namawiał, że bez, wie pan, literatury nie będziemy mogli robić dobrych zdjęć, nie będziemy potrafili widzieć zależności między rzeczami, przedmiotami, osobami i będziemy robili jednowymiarowe fotografie. To za mało jest w no, to dochodzimy czasach. Do wniosku, że osoba, która chce się mienić mianem fotografa, musi posiadać wiele umiejętności i to, że mamy aparat i coś tam z nim robimy, to jest jeden z ale drobiazgów, które no, tak trzeba mieć coś są. Do powiedzenia, czyli wie pan, no, po prostu mieć jakąś wiedzę, być wykształconym, jakby robić siebie lepszym, pracować nad sobą. To jest, wie pan, po co ja zająłem się tą fotografią? No to jest fenomenalny wehikuł, który pozwala mi stać się trochę lepszym. Pracuję nad tym, wie pan, to mnie najbardziej interesuje. Ja uważam, że ludzie powinni zajmować się sobą, a my wszyscy tylko na tym skorzystamy. Mam wielkie podejrzenia do tych, którzy opowiadają o zbawieniu świata. Nigdy to się niczym dobrym nie skończyło, raczej odwrotnie. Tacy ludzie wywoływali wszystkie najgorsze konflikty. Mieli tę arogancję w sobie, że wydawało mi się, że oni posiedli, wie pan, ten sekret. Jestem za skromnością i zajmowaniem się tym, na czym się znamy najlepiej, czyli sobą. Jeśli zajmę się sobą i wyprodukuję coś dobrego, to wszyscy inni na tym tylko skorzystają. Więc wydaje mi się, że to jest dobry porządek. Tak jest. To już nawiązując do tego miejsca, gdzie jesteśmy, były już dwa spotkania z panem i jeszcze czeka nas jedno, tak? Tak, tak, za chwilę dosłownie. Za chwilę, czyli o godzinie? 1:30. Mamy godzinę 13, więc może jeszcze, jak ktoś jest niedaleko, wstęp jest wolny. Tak jest. Także jeżeli ktoś ma ochotę spojrzeć w oczy panu Tomaszowi, posłuchać go bezpośrednio, zadać pytania, to zapraszamy tutaj do hali targów na wykład. To jest pierwsze piętro. Ja podziękuję w tej chwili, bo też trzeba się przygotować do tego wykładu. Tego nie potrafię, wie pan. Tak? Tak, ja mam spisanych kilka myśli, bo jak z przerażeniem odkryłem na dzień przed przyjazdem tutaj, że to się nazywa wykład. Więc pomyślałem sobie, Boże, przecież nie mogę osobom, które przyjdą, zaoferować jakichś banalnych, wie pan, myśli związanych z rozdzielczością matrycy. No więc sięgnąłem, wie pan, do umysłu własnego, dość skromnego, ale przypomniałem sobie kilka, wie pan, intrygujących myśli zaoferowanych przez, nie wiem, Kanta czy Platona i będę namawiał, żeby się tym zajmować, zanim będziemy Super. Robili zdjęcia. To zapraszamy wszystkich chętnych. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. To ja dziękuję. Za chwileczkę pojawi się kolejny materiał ze stoisk targowych. Coś dla takich niepozornych urządzeń, jakim są telefony komórkowe. Zapraszam.